tej strony ktoś tak? Nie. Znajdujemy się pod budynkiem prokuratury rejonowej w Koszalinie. Jesteśmy po raz trzeci już w Koszalinie w sprawie dziecka, które decyzją sądu powinno być przy pani. Dlaczego znowu pani jest sama? Dlaczego pani nie ma dziecka? Co się wydarzyło dzisiaj rano i dlaczego jesteśmy w tym momencie pod budynkiem prokuratury? Dzisiejszym kurator podjął kolejne czynności w celu odebrania dzieci, córki ojcu. Niestety córki pod wskazanym adresem nie było. Był sam tatuś, który poinformował, że opiekę przekazał innej osobie. A czy wskazał miejsce, gdzie przebywa dziecko? Nie, nie wskazał. Wiadomo, że jest z kimś, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo gdzie i nie wiadomo z kim. Jaka była reakcja policji, prokuratury na jego słowa? Policja i prokuratura po zakończeniu czynności oddalili się z miejsca zdarzenia. Ja przyjechałam tutaj do prokuratury dowiedzieć się, dlaczego nie została podjęta decyzja o zatrzymaniu ojca córki w celu wyjaśnienia, złożenia wyjaśnień, gdzie ona się znajduje i z kim. Dowiedziałam się, że pani prokurator prowadząca postępowanie jest na urlopie. Pani zastępująca ją również, dlatego dzisiaj nie miał kto podjąć decyzji o areszcie. A po całej akcji dzisiejszego ranka była też pani na komendzie. Co pani powiedzieli policjanci odnośnie tego, co wydarzyło się rano? Policjanci poinformowali mnie, że cała akcja i wszystkie postanowienia są wydawane tak szybko, że oni nie są w stanie wszystkiego skutecznie tutaj zarządzić, że całą akcją zarządza prokurator. I odesłali mnie właśnie do prokuratury, gdzie znajdujemy się w tym miejscu. Czy kurator przewiduje jakieś następne działania, żeby w końcu pani dziecko wróciło pod opiekę pani jako matki? Kurator sporządzi odpowiednią notatkę z dzisiejszego zdarzenia i przekaże ją do sądu. Dalsze decyzje będzie podejmował sąd.